Witam was. Witam was bardzo serdecznie z tej strony. Adrian z kanału Joker Farm jest ze mną. Kazimierz. I Maniura. Siemanko. Jedziemy na odwiedziny do Romana Wielkopolskiego. Dobra, to śledźcie naszą trasę. Za chwilę może coś nagramy na jakimś postoju. A jak nie, to już tam na miejscu, jak się uda. Dobra, widzimy się później. Jedziemy! Przejmujemy YouTube, robimy co chcemy, a wy macie ból dupy. Żyjemy za jajec i ciągłe poruty. Wybrał z ekipa, bo ja się na tej nocy. Jak zimną wódkę mi tu przynoś? Pan mechanik pomeraża, bierze dziewczyny na warsztat. O, tutaj właśnie, tutaj Staś z Modpola. Moi kochani, to są takie pierwsze... Dar od powodzian. Pierwsza taka sytuacja w życiu, kiedy nas spotkała, że przyjeżdżają do nas ludzie i przywożą paczki. To nie są Mikołaje, bo jakbyście spojrzeli na nich... To nie są Mikołaje. I nie wiadomo komu to rozdać, no bo... No wszystko mamy. Wszystko. Oprócz pieniędzy nie mamy nic. Przede wszystkim podziękować ekipie Joker Farm za to, że no, przyjechali. Wypijemy to. Kurde. Jesteśmy wyszykowani, jesteśmy w drodze na Młotpol. Zwarci gotowi? Wszyscy jadą, zwarci gotowi. Kurczę. Będziecie widzieć, co tam się dzieje to u nich. To już znajdziemy się na miejscu. No to witamy was serdecznie, jesteśmy na... Placu Młotpolu. Placu Młotpolu. Tak, właśnie. Co się tutaj dzieje już? I idziemy odwiedzić tutaj. A, dzień dobry. Witamy pana. Już jest prezes. Pan Stanisław już. Pana Stanisława witamy. Witam, uszanowanie. Uszanowanie, moi kochani. Przede wszystkim jeszcze nie nagrywamy, jeszcze nie ma ekipy tutaj, która będzie nagrywać nas, jeżeli chodzi o Królów Żyta. Ale ja już was serdecznie witam. Zapraszam, może wejdziemy do biura. O kurde, co no przehandlujemy? No, jeżeli będzie taka okazja, to tak. Tak jak mówię, no jest czym handlować. To prawda. A? Ściągaj buty może, ściągamy buty. Nie, tylko wyciąć. Chur. My z daleka przyjechaliśmy. Z nadzieją, że coś przyhandlujemy może. No właśnie. Moi kochani, no przecież za chwilę was tutaj oprowadzę po tym wszystkim, po tym co to mamy. Mam nadzieję, że no... No, my z Pomorza, kurde, z pełnymi portfelami przyjechaliśmy. Z tego co mówię, to mam nadzieję, że po prostu coś kupicie, no. No kurde. No, bo... Jezu, fajne fanty są. No to za chwilę zobaczycie plac Młotpolu. Dobra, widzimy się za chwilę. Nikomu się kurwa nie chce. A co to by tu kurwa nagrywasz? Bo pan wie, my z Kaszub, nie? Aha, z Kaszub jeszcze przyjechał. No, aha, to wszystko wiadomo. Ja was nie poznałem, chłopaki, bo my wiecie, żeby tam nagrywali. Jak jemy zacząć gierać na Kaszubsku, to zarę wiedzę, że jemy z Kaszub. Kaszuby to są Kaszuby. Ja je tam znam, jak oni po kaszubsku rozmawiają, to więc to jak nieraz tak w telewizji patrzę na te Kaszuby, no ja tam nie mogę coś kurwa tam pojąć z nich. No i coś ta szwana, a ty taką dziewuszkę ma, a ty taką, a ty starą kokę ma jakąś tam kurwa, ja to nie mogę. Witam Stanisławie. O, witamy. Cześć ty stary lisie. A Satki nie wypięta na sucho chodzi? Za olej na Za mało oleju się wchodzi. O, ale pole. Ale tu do nas lewo gamoniu. Uciek gamoniu do nas. Euro 6. Misja spali nie zachowana. Widać. Profesorowy rojco. A gdzie ma?
nad tym całym projektem, nad tą całą szumką. Ona chodzi jak zegarek. Słuchajcie ten wykaz. Ale ona naprawdę, mówcie co chcecie, ale ona pilnie, chodźcie, pilnie wkręcono obroty, wszystko. Widać, że dobry mechanik, widać, że dobry mechanik. A no widzicie, jak to się robi, podcast. Ale rzadkie powietrze jest. O, bo to rzadkie, to zawsze jest rzadkie. A u tej się coś nauczył, czy w końcu czynić? Ona 7 miesięcy za darmo robi. Lata mi rozmroził. O. 3, 4, akcja. Radziło, oni chcą 5 tysięcy. Co? Mało, 8 w ogóle. No pewno. Słuchaj, ej. 8 tysięcy. Jakie 8? Spokój się, dobra. No dalej. Ile pan Tadzio pracuje w Modpolu? No patrz, już który rok się pracuje tu. No, ile tak? 10 lat? Tak? A kto założył Modpol ogółem? No Stanisław czy Tadziu? Nie, to była sytuacja. Wspólna taka. Inicjatywa wspólna. Najważniejsze było to, żeby kupić plac. Za ten plac, który tutaj widzicie, no to no. Romek Wielkopolski pomógł. No też, dołożył się i no można powiedzieć, że to jest inicjatywa taka wspólna. Taka i Tadeusz, i ja. I no, druga sprawa no to... No ale wiecie chłopaki, ktoś musi hadrować, nie? No. Bo gramy. Ej, recording. Wejdź do kamera, wejdź. Kurwa. Bo za chwilę będzie się... Ja tu jest... Wersy już nie powiodą nas. No nic, proszę cię, proszę cię. Zalada tam Kurczaki, kurde. Kurwa. O, ja wiedziałem, nie. Bezesłam się zaraz. O kurde. Nagrywamy odcinek z jajem, jak to zawsze u nas na odcinkach jest. Z jajem nagrywamy. Próbę mikrofonu. Dobra. A gdzie tu szczególny dymak? Daj, nie ma dywanu. Jak no, jak ja powiedziałem, że jak przyjadę do was, to czerwony dywan mógł być. No przyjechali chłopacy, no Joker Farm. Kto to jest? No, przywitaj się no bo... Joker Farm, no, no, z tej strony. Znasz nas? No tak, kurwa. No nie, a ta wyjebane mam na to wszystko. Ja nie oglądam, bo ja nie wiem w ogóle co to jest. No nie oglądam jakiś Joker, to ja ty się słysz. Idę się odlać, bo mnie wyjebane mam na to. Puści! No możesz iść. Po czym, dobra. Mi chodzi tylko o to, żeby był biznes, nie? Żeby pieniążki były. Nie? Żeby się zgadzały i wiesz, w kieszeni, nie? A reszta to tam w chuj tam sobie przyjeżdżają, nie? To muszą przyjeżdżają, to nie przyjeżdżają. Ale biznes gdyby kręcił. Może naszym śladem przyjedzie więcej Kaszubów do Modpolu kupić więcej rzeczy. Latem będzie pasować. Przyjeżdżajcie. O, jest robota, jest dużo. A my, jest czym handlować tutaj na Wielkopolsce. A my was to szanujemy. O. No nie? Trzeba to, jak chłopaki przyjeżdżają, to trzeba szanować Stasiek, nie? Oczywiście. A, no. A tym bardziej, że przyjeżdżają z pełnymi portfelami. Ale pamiętaj o tym. Klient nasz pan. Pozdrawiam rodziców i tatę i mamę. Babcię, mamę. Jak musi dziewuszkę załatwić, Kazik? Załatwić jakąś? Co? Załatwić jakąś dziewuchę? No pewnie. Przejedziemy na dużego Fiata wszystko idzie, nie? Jak kurde, przejedziemy na imprezkę, to zobaczcie, tak lgną jak muchy do gówna. No cześć Romuś, cześć, witam serdecznie. Także widzimy się gdzie? No na choinkach. Stasiu, na choinkach, tam na placu. Na choinkach, no, dobrze, to już. No jest, na choinki, na choinki. Nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie pasterze, Bóg się nam rodzi. Kurwa! 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 Kurwa!
Jaki chuj tu można? Z piątki ruszać! Na strzała! Dali, bo się wetrzymy! Kurwa, nie raz! Dawaj, dawaj! Dawaj, teraz! Teraz mamy płytę! O, o! Łapie, łapie! Ale! O! Poszczę! Jak łaska w pokrzywy! Kurde! Ma tę moc, bo tu o to chodzi, że dużo ludzi nam zarzuca, że my chcemy się wybić. I ja nie wiem, dlaczego tak tu niektórych boli. Jakbyśmy nie pojechali, my pisali, że nas nie chcą zapraszać, że nigdzie nie jeździmy. Jak pojedziemy, to napiszę, że się wepchaliśmy i chcemy zdobyć większe wyświetlenia. No ale tak naprawdę inicjatywa była wspólna, żeby nagrać odcinek. A tak naprawdę to nawet nie wspólna, bo z propozycją wyszła cała produkcja Królów Żyta, żebyśmy do nich zajechali. Więc nie wiem, dlaczego niektórych tak to boli, taka zazdrość jest. My się przednio bawiliśmy, fajnie spędziliśmy czas. A ja już was zapraszam na świąteczny odcinek na kanale Kabaret Malina i tam zobaczycie, jak to wszystko wyglądało profesjonalnie. My pokazaliśmy troszeczkę, jak wygląda ten plan filmowy i myślę, że fajnie to wyszło. A co było poza planem filmowym, to zostaje między nami. Chłopaki naprawdę miło nas przyjęli. Dzięki za oglądanie. Widzimy się już niedługo.